Mamy daną funkcję y od x równą sekans od 3pi przez 2 odjąć x. I naszym zadaniem jest obliczenie wartości pochodnej tej funkcji w x równym pi czwartych. Czyli inaczej mówiąc mamy znaleźć nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji w x równym pi czwartych. No i jak zwykle zachęcam Cię wciśnij pauzę, spróbuj najpierw to zadanie samodzielnie rozwiązać. No dobrze, a ja od czego zacznę? Zacznę od przypomnienia sobie co to jest za dziwna funkcja sekans. To jest rzadko używana funkcja trigonometryczna, ale wiemy, że sekans od x to jest po prostu 1 przez cosinus x. No dobrze, to już wiemy, co to jest sekans, a teraz tutaj oprócz tego, że mamy sekans, to jeszcze nie mamy sekansa od x, tylko mamy sekans od jakiegoś takiego wyrażenia, czyli tutaj będziemy mieli pochodną funkcji złożonej. Widzimy, że ta funkcja y od x jest pewną funkcją złożoną. Najpierw tutaj mamy jakąś funkcję, którą sobie oznaczymy u od x, i u od x to jest po prostu. 3 pi przez 2 odjąć x, a potem na wynik działania tej funkcji działa funkcja sekans, więc jak będziemy liczyć pochodną, to będziemy musieli zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej. No a tam występuje u' od x, czyli bo może od razu sobie obliczmy pochodną tej funkcji u. u' od x to będzie co? Tutaj mamy 3 pi przez 2, to jest po prostu jakaś stała. Pochodna stałej to jest 0 odjąć x. Pochodna x -a to jest 1, a tu jest jeszcze minus, czyli będzie minus 1. Taka jest pochodna tej funkcji. No i teraz będziemy liczyli pochodną tutaj, y prime od x. No i zastosujemy wzór na pochodną funkcji złożonej. No to musimy sobie przypomnieć jeszcze, jaka jest pochodna funkcji secans. Tutaj może to sobie napiszę. Pochodna funkcji secans od x. No to wyprowadziłem ją w jednym z poprzednich filmów i wiemy, że to jest sinus. X podzielone przez cosinus kwadrat x. Oczywiście nie trzeba się tego uczyć na pamięć. Można łatwo wyprowadzić sobie ten wzór, korzystając z tego, że tak jak mówiłem, sekans od x to jest 1 przez cosinus x i wtedy znowu skorzystać z pochodnej funkcji złożonej albo ze wzoru na pochodną ilorazu, żeby wyprowadzić ten wzór. No, ale ponieważ już w poprzednim filmie go wyprowadziłem w jednym z poprzednich filmów, to teraz nie będę wyprowadzał drugi raz, po prostu skorzystam z tego wyniku. Jak ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do obejrzenia tamtego filmu. No, i teraz skorzystamy ze wzoru na pochodną funkcji złożonej i z tego, że wiemy, jakie są pochodne. Czyli tutaj będziemy mieli najpierw pochodną funkcji sekans po jej argumencie, czyli po U od X obliczoną na tym argumencie. Czyli tutaj będzie po prostu sinus, ale nie od X, tylko od U od X podzielone przez cosinus kwadrat od U od X. Czyli tutaj zostawiam sobie miejsce, żeby wpisać U od X razy U' od X. To jest wzór na pochodną funkcji złożonej. To jest pochodna funkcji zewnętrznej, czyli sekans po jej argumencie, czyli po u, obliczona na tym argumencie, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli u' od x. No to teraz wystarczy wstawić, co to jest u', co to jest u. Czyli tu będzie tak, sinus podzielone przez cosinus kwadrat, a co to jest u od x? u od x to jest 3pi przez 2 odjąć x. 3 pi przez 2 odjąć x razy u to jest minus 1 tak jak obliczyłem wcześniej. No i koniec. Obliczyłem tę pochodną dla dowolnego x. Tutaj mógłbym jeszcze zamiast, zamiast pisać razy minus 1 napisać po prostu minus przed wszystkim, ale to już jest mało istotny szczegół. To co mnie teraz interesuje to jest wartość tej pochodnej dla x równego pi czwartych, czyli muszę obliczyć ile jest y od pi czwartych, czyli wszędzie teraz zamiast x tutaj w tym wzorze muszę wstawić pi czwartych, czyli to będzie tak. Sinus od 3 pi przez 2 odjąć pi czwartych, podzielone przez cosinus kwadrat od 3pi przez 2 odjąć pi czwartych, i wszystko razy minus 1, to ja może tutaj po prostu napiszę na początku. Tutaj sobie zrobię miejsce, napiszę na początku, że to jest. Równa się i tu jest minus przed wszystkim. To jest ten minus, to jest to minus 1. Czyli to się równa, minus i teraz sinus od jakiego argumentu? No musimy tutaj szybko sobie wykonać, może tu z boku to napiszę. To odejmowanie, 3pi drugich odjąć pi czwartych. No to mogę sprowadzić to do, do wspólnego mianownika, który będzie 4 i będę miał 6pi czwartych odjąć pi czwartych, czyli to będzie 5 pi czwartych. Czyli tutaj muszę wpisać 5 pi przez 4, podzielone przez cosinus kwadrat 5 pi przez 4. No i teraz, żeby obliczyć wartość tej pochodnej, no to wystarczy, że będę znał wartość sinusa i kosinusa takiego, takiego kąta. No żeby to obliczyć, to skorzystamy teraz z definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to zachęcam do Zajrzenia do filmów z trygonometrii i do definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego, tam jest wyjaśnione to, z czego teraz skorzystamy, mianowicie jak się oblicza takie wartości. Czyli powiedzmy, że tutaj mam okrąg o promieniu 1, okrąg jedno jednostkowy. I teraz chcę znaleźć wartość sinusa i kosinusa takiego kąta. No to najpierw zastanówmy się, co to jest kąt 5 pi4, pi 4 pi to jest 45 stopni, czyli. Mierzymy od osi X, tu jest osi X, tu jest osi Y. No to pi czwartych to jest taki kąt. To jest pi czwartych. Taki kąt to jest pi drugich. Taki kąt to jest 3 czwarte pi. Taki kąt to jest 4 czwarte pi, czyli 180 stopni. A taki kąt to będzie 5 czwartych pi. Czyli 180 plus jest jeszcze 45 to jest 225 stopni. I to jest ten kąt, właśnie, który nas interesuje. No i teraz wiemy z definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego, że współrzędne przecięcia ramienia tego kąta z okręgiem jednostkowym to są wartości kosinusa i sinusa. Współrzędna x to jest wartość kosinusa, współrzędna y to jest wartość sinusa. No i tutaj widzimy, że te wartości to jest po prostu minus pierwiastek z 2 przez 2 i minus pierwiastek z 2 przez 2. Takie są współrzędne tego punktu. Więc zarówno sinus, jak i cosinus w tym punkcie jest równy minus pierwiastek z 2 przez 2. Czyli możemy tutaj to dalej obliczyć. Minus. I teraz sinus jest minus pierwiastek z 2 przez 2. A cosinus jest też minus pierwiastek z 2 przez 2, i to jest w kwadracie. Jak ktoś nie wie, dlaczego to jest pierwiastek z 2 przez 2, no to odsyłam właśnie do filmów z trygonometrii, gdzie jest wyjaśnione dlaczego. Sinus i cosinus 45 stopni to jest pierwiastek z 2 przez 2. A tutaj widzimy, że obie te współrzędne muszą być akurat ujemne, dlatego są te minusy. No dobrze, no to teraz tutaj mogę napisać, że to się równa. Minus i minus mi da plus. I teraz dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Czyli to będzie pierwiastek z dwóch razy odwrotność tego, co w mianowniku. No a w mianowniku co mamy? Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. 2 do kwadratu to jest 4. Minus do kwadratu to jest po prostu. Plus, bo minus razy minus daje plus, czyli w mianowniku mam 2 czwarte. A dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli muszę pomnożyć przez 4 drugie, a to mogę skrócić i to jest to samo co 2 pierwsze. No i tutaj te dwójki też się skracają i w wyniku dostaję po prostu pierwiastek z dwóch. Czyli taka jest wartość tej pochodnej, czyli takie jest nachylenie stycznej do wykresu mojej funkcji w punkcie x równym pi czwartych.